Pani dyrektor, dzisiaj bardzo nietypowe lekcje na terenie w Zarzlubiu. Tak, rzeczywiście, ponieważ w dniu dzisiejszym wszystkie dzieci mają święto, obchodzimy 25. rocznicę podpisania Konwencji Praw Dziecka, postanowiliśmy uczcić to święto inaczej, na wniosek nauczycieli, uczniów. Zorganizowaliśmy przemarsz przez wieś, każda klasa wcześniej przygotowała plakaty, które mówiły o poszczególnych prawach dziecka. Przemarsz przez całą wieś, żeby zwrócić uwagę dorosłych na to, jakie mają prawa dzieci. Dzieci fantastycznie się przygotowały, śpiewały, hasła podawały. Tak właśnie, że myślę, że zwróciły uwagę na to, że są, że mają swoje prawa. Wczoraj przeprowadziliśmy konkurs wiedzy, czy znam swoje prawa. Dzisiaj został rozstrzygnięty, wręczyliśmy nagrody. Oczywiście cała wiedza była poprzedzona jeszcze pogadankami, spotkaniami podczas godzin wychowawczych. Co to jest za przemarsz? W ten sposób pokazujemy, że każde dziecko ma swoje prawo. Krzyczymy nasze hasła, pokazujemy, że należy nas godnie traktować, mamy własne prawa. A czy tak naprawdę jest w życiu, że mamy te swoje prawa? Znaczy, właściwie to tak jest, ale nie zawsze jest tak, że że mamy to prawo, także teraz właśnie próbujemy to pokazać i mam nadzieję, że zmieni się to na lepsze. Bardzo często na przykład na lekcjach rozmawiacie na temat właśnie praw dziecka. A czy te lekcje są ciekawe? Znaczy, większość chyba, wydaje mi się, że nie słucha, ale jest to bardzo ważne i też każdy powinien znać swoje prawo. Dokładnie, każdy powinien znać swoje prawo. Powiedz mi, a jak to jest u Ciebie, w Twoim życiu, z tym przestrzeganiem tych praw? Jest tak, czy nie? W moim przypadku tak jest, ale w większości rodzin tak nie jest i dlatego chcemy to pokazać, że każdy ma swoje prawo. Mamy prawo do nauki! Mamy prawo do czasu! Prawo do godnego życia! Prawo do bezpieczeństwa! Prawo do własnej kultury! Prawo do własnych przekonań! Prawo do życia i rozwoju! Prawo do równych szans! Powiedz mi, co to dzisiaj za dzień? Dzień praw dziecka. A te prawa dziecka? Co to są te prawa dziecka? Że każde dziecko ma własne prawo. Co jest za święto? Ustalenie Konwencji Praw Dziecka. No właśnie, powiedzcie, jak jest u Was, w Waszej szkole? Są te prawa, czy nie ma tych praw? Oczywiście są te prawa. Jesteśmy tu bardzo dobrze traktowani. Wszystko jest tak, jak powinno być, według praw. Według praw. A u Ciebie, w Twoim życiu, są te zachowane prawa, czy nie? Oczywiście. Jesteś mieszkanką gminy Puck? Tak. Jakiej miejscowości? Domatówko. Często mówi się, no nie wiem, o jakichś takich sprawach właśnie związanych z dzisiejszym dniem? Tak, często są poruszane takie tematy. Czy takie chyba tak. Które są ustalone, powinny być częściej przypominane. Cały czas, prawda? I my dzień w dzień się przypominamy. Proszę mi powiedzieć, dzisiaj dzieci mają swoje święto, prawda? To te prawa dziecka. Idziemy, uwaga! Dobry! Dzisiaj transparent, bardzo nietypowy. Co jest na nim napisane? Mamy prawo do nauki. A czy macie takie prawo do nauki? No mamy, oczywiście. A lubicie się uczyć? Tak. Nie. Nie? Nie, musimy. Ale musicie. Ale chyba warto się uczyć, co? Nie. Żeby być mądrym. Dokładnie, żeby być mądrym. Znacie te prawa, czy nie? Tak, niektóre tak. A mogłabyś niektóre z nich powiedzieć, jakie są? Prawo do nauki, prawo do tożsamości, prawo do zabawy. Prawo do odpoczynku. No właśnie, a powiedz mi, z tym odpoczynkiem macie dużo zadawane, czy nie, po lekcjach? Nie. Nie? Nie. No?